spotkał mnie wyjątkowy zaszczyt rozmowy z mistrzem i jestem w pełni świadoma wagi tych słów i nadużywam ich. Po takiej rozmowie trudno stworzyć zapowiedź, która nie będzie częstowała Państwa banałem. Posłużę się zatem tytułem wystawy, która dziś w MoGalerii ma swój wernisaż. Świat jest tam, gdzie się zatrzymałeś. Ja zachęcam do zatrzymania się w tym miejscu i wysłuchania rozmowy z fotografem artystą Tomaszem Tomaszewskim. Panie Tomaszu, na pewno będę chciała porozmawiać dzisiaj o fotografii, ale zacznę troszkę przewrotnie. Zapytam, czy zastanawiał się Pan kiedyś może nad tym, kim by Pan był, gdyby nie był fotografem? Czy to w ogóle wchodziło kiedykolwiek w grę? Zapewne byłbym psem. Wierzę w reinkarnację i obawiam się, że jak przejdę na drugą stronę widnokręgu, to wrócę do swojej pierwotnej formy, czyli do psiej, i marzę tylko o tym, żeby mieć tyle szczęścia, ile każdy pies, którego ja przygarnąłem i przytuliłem, żeby mieć takie szczęście jak one, żeby być u właściciela, który będzie mnie, wie pani, pieścił i przytulał, pozwalał mi siadać na jego kolanach, żeby niekoniecznie musiał być to mężczyzna jeszcze do tego na przykład. Ale rzeczywiście, no, mam kilka obsesji. Jedną z nich jest miłość do tych czworonogów, z którymi czuję, że mam jakiś po prostu metafizyczny kontakt. Nie ugryzł mnie żaden, choć wygłaskałem w swoim życiu kilka tysięcy. Również takich, które warczały i tam pieniły się, prawda, na mój widok. Ale też myślę o tym, wie pani, szczęściu, że ja szukałem pomysłu na siebie, jak byłem młody i zbuntowany. Próbowałem zajmować się różnymi rzeczami, trochę sportem, byłem krótkofalowcem. Robiłem różne rzeczy, szukałem czegoś, co dałoby mi satysfakcję jakąś taką głębszą. I kiedy studiowałem na pierwszym roku fizyki, zaprzyjaźniłem się z kolegą, również studentem z tego wydziału, który wtedy już miał takie, wie pani, cechy geniusza. I pamiętam, kiedyś w domu siedzieliśmy razem i rozmawialiśmy o czasie. To dość skomplikowane zjawisko. I on, aby bronić swojej koncepcji, sięgnął po książkę, zdjął książkę z półki. I była to książka z fotografiami późniejszego mojego dobrego kolegi, czarno-biała fotografia. I ja oniemiałem, ponieważ kojarzyłem fotografię wtedy z takim obrazem, jak ojciec jakiejś większej rodziny idzie na spacer niedzielny i na szyi ma zawieszony aparat w skórzanym futerale i razem z dzieciakami udają się na spacer do Łazienek Królewskich w Warszawie. Bardzo dużo czytałem, na przykład tygodniki takie jak Kultura czy Polityka, obydwa drukowały na okładkach ogromne fotografie. Proszę mi wierzyć, to może brzmi mało wiarygodnie czy wręcz arogancko, ja czytałem te teksty, ale nie widziałem zdjęć, które towarzyszyły. Te zdjęcia były bardzo duże. Późniejszy mój znajomy Olek Jałosiński na przykład słynął z bardzo przewrotnych, bardzo, bym powiedział, inteligentnych fotografii, które właśnie były używane jako okładka w takim tygodniku jak Kultura. Ja czytałem tekst, na przykład wywiad Susan Sontag z jej portretem i nie widziałem tego portretu. Przeraziłem się tym. Wróciłem do domu i stwierdziłem, że, no, że wśród wielu ułomności, których już doświadczyłem, jest jeszcze taka, że ja po prostu nie widzę obrazów. Więc zapytałem znajomych, czy może znają kogoś, kto nie tylko jest dobrym fotografem, ale jeszcze jest inteligentnym, nawet mądrym człowiekiem. To wie pani, to wśród fotografów to jest
rzadkość, ale szczęście moje polegało na tym, że wskazano mi człowieka, do którego drzwi ja zapukałem. On mieszkał w domu jednorodzinnym. Otworzył mi drzwi nagi mężczyzna, co było nawet dość przyjemnym doświadczeniem, ale jeszcze w dodatku nie miał jednej nogi. I takim głosem, którym można byłoby, wie pani, wycyklinować podłogę nawet tutaj u was, zapytał mnie czego. No i ja delikatnie powiedziałem, że szukam kogoś, z kim o fotografii mógłbym porozmawiać. On spojrzał na mnie i okazał miłosierne serce i powiedział: okej, wejdź. Ja wszedłem i wyszedłem po 3 miesiącach. Zamieszkałem z nim i w ciągu tych 3 miesięcy dowiedziałem się, czym fotografia potrafi być, a czym na pewno nigdy nie będzie. I tak to się zaczęła ta moja przygoda, więc jestem właściwie zachwycony tym, że wśród wielu rzeczy, które ja próbowałem, trafiłem na tę fotografię, bowiem zauważyłem, że mając ten magiczny przedmiot na piersi w postaci tej czarnej skrzyneczki małej, mogę zdobyć w niewiarygodnie krótkim czasie ogromne doświadczenie. Warto jest doświadczenie kolekcjonować przynajmniej przez pierwszą część tego młodego swojego życia, bo to jest to, co decyduje o tym, kim tak naprawdę człowiek jest. Więc młodzi mogą być inteligentni, mogą być dobrze wykształceni, ale raczej nie mądrzy, bo właśnie mądrość bierze się z doświadczenia. Większość rzeczy bierze się z doświadczenia. Sukces życiowy też wydaje mi się, że bierze się z doświadczenia. Więc jestem zachwycony właściwie tym, że ciągle zajmuję się tą fotografią, choć ona przestała być w ostatnich latach zawodem, raczej stała się czynnością dostępną dla każdego. Dzisiaj nie trzeba mieć żadnej wiedzy, wystarczy telefon komórkowy i pierwsze zdjęcie, pierwszy obraz, który powstanie, będzie technicznie nienaganny. Czy ten obraz zbliży się do pojęcia fotografii, które ja stosuję? To jest oddzielne zagadnienie, z reguły nie, ale nie trzeba mieć żadnej wiedzy. Dawniej, żeby zostać fotografem, trzeba było mieć ogromną wiedzę teoretyczną, praktyczną, a przede wszystkim trzeba było przejść rodzaj takiej golgoty czasu, w którym zawodowcy sprawdzali, czy ja się w ogóle nadaję do tego zawodu. Nikt nie opublikowałby zdjęcia w przestrzeni publicznej, takiej jaką jest powiedzmy gazeta. Internetu nie było przecież jeszcze, więc zanim pozwolono mi opublikować coś pierwszego, to przez wiele miesięcy ustalano, czy jestem wykształcony, czy posiadam poglądy, czy mam jakieś wizualne uzdolnienia, czy działam etycznie, czy można mi powierzyć jakieś zadanie. Ja nie będę konfabulował, oszukiwał i kreował jakiejś sytuacji. I czy to będzie interesujące, to co mam tą fotografią do powiedzenia. Dzisiaj wystarczy, że się za chwilę zdecydujemy, otworzymy bloga i prostymi myślami będziemy po prostu zaśmiecali tę przestrzeń bez żadnej odpowiedzialności, prawda? Nikt nam nie zabroni tego. Życie jest, jak wiadomo, dość skomplikowane. Sądzę, że większość z nas poszukuje takich wskazań, takiej gwiazdy polarnej, za którą idziemy i wiadomo, że idziemy w dobrym kierunku. Dawniej takimi gwiazdami polarnymi były wspaniałe osobowości. Był Jezus, był Homer, był Platon, dla niektórych może Napoleon. Dzisiaj właściwie to wszystko ulega tak dramatycznym, szybkim zmianom, że ludzie czują się zagubieni w tej współczesnej rzeczywistości. Niemniej jednak ciągle poszukują jakichś wskazań. Kierując się w stronę internetu, większość z nich zakłada póki co, że skoro teksty i fotografie, obrazy tam się znajdują, to prawdopodobnie ktoś to sprawdził. Sprawdził ich wiarygodność, rzetelność. Nie te czasy.
No właśnie, a tak nie jest, więc bardzo łatwo pobrać, wie pani, złe wzorce. Dostaliśmy fantastyczne narzędzie, ale nie dostaliśmy narzędzi, które pozwalają nam oddzielić błahość, banał, tandetę i zły gust od rzeczy głębokich, mądrych, wartościowych, inteligentnych, oryginalnych. I to jest moim zdaniem super niebezpieczne. To jest taka cywilizacja ułatwień, w której my dzisiaj żyjemy. To nas doprowadza do takiego, wie pani, do takiej intelektualnej bezczynności. Nie trzeba właściwie wysilać umysłu, żeby konsumować treści prezentowane w tym internecie. Trzeba mieć z tego świadomość po prostu, już nie mówiąc o tym, że taki internet oducza nas przecież interakcji, emocji. Młodzież moim zdaniem ma wielkie kłopoty w tej chwili z komunikowaniem czegokolwiek przecież. Stoją obok siebie i komunikują się przy pomocy SMS-ów. To jest dość przerażające. A myśli pan, że to jest szansa, żeby to odwrócić? Bo z tego, co pan mówi, to mamy wskazówki, w którą stronę zwrócić oczy, żeby to trochę odmienić. Czyli wyłączyć internet, a przeczytać książkę, jak dobrze rozumiem, zobaczyć coś, spotkać się z kimś, posłuchać autorytetu. Bo obawiam się, że dzisiejsze media i cała ta popkultura gdzieś tam wtłacza nam bardzo uniwersalny styl życia, przez to mniej jakościowy i bardziej miałki. Czy jest jakiś klin, który można w to włożyć? Czy to jest tylko, albo może i aż, nasz rozum? Proszę pani, gdybym ja znał odpowiedź na to błyskotliwe, mądre pytanie, to przepraszam bardzo, ale nie byłoby mnie tutaj, tylko leżałbym na leżaku, na prywatnym molo, w cieniu małego, ale równie prywatnego jachtu. W jednym ręku trzymałbym, wie pani, książkę, w drugim szklaneczkę z jakimś czarodziejskim napojem i po prostu nie zajmował się niczym innym. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Widzę wpływ póki co negatywny. Być może na razie jesteśmy po prostu tymi zabawkami współczesnymi tak bardzo przejęci, że nie stać nas na jakąś głębszą refleksję. Ale być może również jest tak, że tak było do tej pory zawsze, że my zamieniliśmy jedne niemądre rzeczy na inne i taką jest na przykład ten internet, który potrafi służyć też różnym dobrym rzeczom, ale ma również tę swoją ciemną stronę i trzeba mieć jakby świadomość tego. Natomiast umysły bardziej skomplikowane, myślę, że mają taką świadomość, a sądzę, że historia jest, wie pani, tworzona głównie przez tego typu umysły, więc ja ciągle jestem optymistą, myślę, że się wyzwolimy z tego. Umysły przeciętne, które zadowalają siebie czytaniem headlines, czyli tych prostych zdań i oglądaniem banalnych obrazków, pozostaną umysłami przeciętnymi. No, ja mam szacunek generalnie do każdego, no może poza kilkoma politykami polskiego parlamentu, ale mam szacunek dla każdego, natomiast nie oczekuję od każdego, że zaoferuje mi nową teorię chaosu. Oczekuję tego od elity, którą próbowano w Polsce jakby kompromitować, prawda? Podczas kiedy najlepsze rzeczy pochodzą od elity. No. Człowiek niewykształcony nie jest w stanie nam zaoferować tych najważniejszych rzeczy. I to jest w dyspozycji geniuszy, a ci absolutnie zawsze należeli do elity. No, dawniej na uniwersytetach znajdowano takiego, przy narodzinach którego stwórca był osobiście obecny i powiedział: ty będziesz fizykiem, ty będziesz poetą, a ty fotografem. I jak taki uniwersytet rozpoznawał człowieka wyposażonego w geniusz, to otaczał go wszystkim, co on potrzebuje, żeby on na te głupstwa nie marnował czasu. Dzisiaj obowiązuje jakaś szaleńcza po prostu teoria, która mówi, że wszystkim należy się to samo. Przepraszam bardzo, dlaczego? Przecież jest to po prostu głęboko niemądre. Są wśród nas tacy, którzy
starają się, którzy pracują, którzy są zaangażowani. To jest jedna z najpiękniejszych i moim zdaniem najważniejszych cnot. Zaangażowanie, co świadczy o tym, że podchodzimy do danego tematu głęboko, poważnie i z szacunkiem, prawda? I do tego jest taki człowiek wyposażony w talent, już nie mówię nawet o geniuszu, a równolegle jest osoba, która próbuje się przemknąć jakoś przez te 3 czy 4 lata studiów minimalnym kosztem. Przepraszam, dlaczego te dwie osoby mają dostać to samo? Nie wydaje mi się być to ani sprawiedliwe, a już na pewno nie mądre. Więc dawniej tym wyjątkowym dawano wszystko, a tym pozostałym dawano wystarczająco dużo, aby oni mogli te studia po prostu, wie pani, zakończyć. Dzisiaj próbuje się, mówią nam o tym egalitaryzmie i o tym, że prawda, zasługujemy na to samo, ponieważ jesteśmy tacy sami. No to jest kolejna bzdura przecież. To, kim my jesteśmy, jak już tutaj wcześniej próbowałem zasugerować, zależy od doświadczenia. A ponieważ nie mamy dostępu do tego samego doświadczenia, nie możemy być tacy sami. Na tym do niedawna prawda, historia budowała, dawała nam, z tego powodu dawała nam najlepsze rzeczy. No, one pochodziły z tej różnorodności, z tej cudownej cechy takiego Odyseusza, prawda? I my pielęgnowaliśmy tę ideę, że jesteśmy różni i że niektórzy z nas, prawda, dzięki tej różności są w stanie zaoferować nam coś oryginalnego, wyjątkowego, ponadprzeciętnego, a czasami wręcz nadzwyczajnego. A dzisiaj próbuję, wie pani, takimi ludźmi przekonanymi do tego, że wszyscy jest do siebie są podobni, zasługują na to samo, niezwykle łatwo jest jakby zarządzać takim społeczeństwem. Bo dlatego, wystarczy dać. Tak, dlatego wielu inwestuje w to, pielęgnuje tę ideę, która wydaje mi się być nadzwyczajnie bezpieczna. Szkodliwa, bardzo. Wspominał Pan, że ta różnorodność, która jest ewidentnym walorem, wynika z doświadczenia. A co z tym elementem, z którym się rodzimy? Z pewnymi darami, talentami, z czymś, co gdzieś jest cechą naszą specyficzną. Jak u Pana się to waży, pana zdaniem? Czy ważniejsze jest w kształtowaniu człowieka to, czego doświadcza w życiu, czy to, z czym się urodził? Proszę Pani, I don't know. Pani powinna mieć tutaj po drugiej stronie tego banalnego stolika, wie pani, Kołakowskiego, myśliciela. Ja jestem po prostu, wie pani, fotografem. Nie mam nawet pewności, czy fotograf powinien być mądry. Na pewno, zresztą ja nie mam, nie mam pewności praktycznie rzecz biorąc do niczego. Boję się tych oszołomów, którzy taką pewność zdobywają, bo znając odrobinę historii, wydaje mi się, że od nich właśnie najgorsze rzeczy, tych misjonarzy, prawda, proroków, którzy próbowali narzucić swoją wizję świata pozostałym, to same najgorsze rzeczy pochodzą. Ja jestem zachwycony cudem, w jakim biorę udział, ale również tym, że połowę naszego życia dla mnie jeszcze nie ma nazwy, że ja to wszystko jakby odkrywam. Jestem tym zachwycony, że nie mogę właściwie, wie pani, niczego tak naprawdę pojąć, niczego się nauczyć. Gdyby było inaczej, to ja na własne życzenie przeniósłbym się na drugą stronę widnokręgu, bo znudziłoby mnie to po prostu. Dlatego jestem tak zachwycony fotografią, bo nie można tak naprawdę, wie pani, znaleźć formuły. Formuły moim zdaniem są w ogóle zarezerwowane dla ludzi, którzy nie potrafią lub boją się samodzielnie myśleć. Ja nie poszukuję żadnych formuł, po prostu wychodzę całkowicie otwarty w ten świat, który za każdym razem mnie po prostu zaskakuje. Mimo że ja byłem w 70 tam kilku krajach, to każdy wyjazd jest czymś równie nadzwyczajnym, tak jakbym odkrywał to
wie Pani, zupełnie od początku. Więc na tak skomplikowane pytania, wie Pani, nie odpowiem Pani. Tak, zaskoczę żeby Pana, bo Pani skomplikowany umysł, wie Pani, zadowolić. Proszę mnie pytać o proste rzeczy. Absolutnie. Miłość, wie Pani, dobrze, chociaż nie. Dobrze. Miłość nie, bo to też nie jest, to wcale nie jest proste. Nie, to jest najbardziej skomplikowane. To jest rzecz najpiękniejsza i najbardziej skomplikowana, z jaką ja w życiu miałem do czynienia. Taka miłość jest jakąś taką, wie Pani, obietnicą przyszłości po prostu, że wszystko raptem wydaje się być po prostu osiągalne. Chociaż nie polecam pomysłu na życie takie, że wszystko jest w zasięgu naszej ręki, że można się tylko nerwicy nabawić, jak człowiek będzie myślał, że wszystko może. Namawiałbym na pewną pokorę i na zachwyt. Zadziwia mnie na przykład wśród fotografów ta potrzeba poprawiania świata, czyli popularności, jaką zdobyła aplikacja o nazwie Photoshop, którą wszyscy z ogromnym, wie Pani, przejęciem używają. Ja nie czuję tej potrzeby. Mnie się wydaje, że świat w swojej oryginalnej formie jest tak zachwycająco tajemniczy, że nie trzeba go poprawiać. Że nie trzeba go póki co poprawiać, że wystarczy go dobrze opisać, że my jeszcze nic nie wiemy na to. Ja, wie Pani, ja studiowałem fizykę, więc mogę Pani z dużą odpowiedzialnością powiedzieć, że my nie wiemy nic na żaden temat jeszcze póki co. Proszę pomyśleć o czymś, no, co nas otacza wokół, czy na przykład o takiej sile grawitacji. Znamy jej skutki, podniosę szklankę, ona opadnie na dół, ale skąd ona się bierze, jak ją mierzyć, no po prostu nie mamy pojęcia. No więc jeśli nie mamy pojęcia w tak podstawowej sprawie, to czy my możemy mówić o rzeczach jeszcze bardziej skomplikowanych? Wydaje mi się to być niemądre i jakimś intelektualnym nadużyciem. Ale są wśród nas tacy, którzy chętnie rozpostrą pawie pióra przed Panią i będą mówili, co jest dobrem, a co jest złem. Wystarczy otworzyć telewizor i tam człowiek 24-letni pełnymi zdaniami będzie odpowiadał Pani na te ostateczne pytania, na które wielcy filozofowie do końca swojego życia nie znaleźli satysfakcjonującej odpowiedzi. Gdyby taka osoba mówiła mi, co trzeba zrobić, żeby móc w telewizji, wie Pani, wystąpić, do kogo się uśmiechnąć lub cokolwiek innego jeszcze zrobić, to ja może znudzony, wie Pani, długim lotem w samolocie bym w jakimś takim pisemku typu pudełko z pralinkami, prawda, przeczytał. Ale nie, to taka 24 osoba mówi o rzeczach absolutnie ostatecznych, o takim imperatywie kategorycznym Kanta. Podejrzewam, że gdybym ją zapytał o tego Kanta, to by się okazało, że ona nie, póki co nie widzi różnicy między Kantem a kantowaniem na przykład. Albo kantowanie. Ale no właśnie, ale ona nie ma żadnych, wie Pani, zahamowań i będzie opowiadała mnie o tym, co jest dobrem, a co jest złem. Wydaje mi się to być, właściwie nie mam pretensji do tej młodej osoby, natomiast do głupiego dziennikarza, który... I wydawcy, który nie hamuje, i nie hamuje po prostu człowieka przed zadawaniem takich pytań. Wielu jeszcze, słuchając chociażby prawda nie podcast, istnieje. No właśnie, powiem szczerze, że jest tyle osób, które mają ambicje do tego, żeby być wygłosicielami tej prawdy objawionej, jednej racji. Żyjemy w świecie, gdzie na spotkaniach towarzyskich generalnie chodzi o to, ludzie się spierają o to, żeby mieć rację. Nieważne, gdzie jest prawda, gdzie są uczucia, emocje, szacunek, ale trzeba mieć rację. Na spotkaniach towarzyskich, włączając w to wernisaże wystaw fotograficznych, mamy do czynienia z czymś, co pięknie po angielsku nazywa się small talk. Przecież to służy zupełnie czemuś innemu, prawda? Poznaje się ludzi, spotyka się odrobinę ciekawych albo takich, którzy mogą Pani pomóc w jakimś przedsięwzięciu, które Pani zamierza. To są takie towarzyskie spotkania, no trudno wymianę jakichś poważnych myśli, a już na pewno takie spotkania nie mogą służyć temu, żeby rozmawiać o tym, czy prawda istnieje jedna, czy jest ich wiele. No, to trzeba czytać po prostu filozofię.
No głównie filozofię, po prostu mądre książki, no ale z tego, co ja przynajmniej zdążyłem zrozumieć, no to takiej jednej prawdy nie ma, że taka prawda zwycięzcy zawsze będzie się różniła od prawdy przegranego, prawda? I tu nie chodzi, moim zdaniem, bardzo często ludzie zaczepiają prawdę w kontekście fotografii, czy ona w ogóle pokazuje prawdę. Ja nie sądzę, żeby w ogóle o to chodziło. Jeśli w ogóle o coś chodzi, to raczej bym powiedział, że chodzi o taką uczciwość intelektualną, żeby tymi fotografiami nie konfabulować, nie oszukiwać po prostu. Natomiast to, co ludzie widzą, patrząc na te obrazy, jest po prostu poza sferą naszej kontroli, bo widzenie jest super skomplikowanym zjawiskiem i to polega na tym, że to, że my widzimy różne byty i różne rzeczy, wynika z tego, że filtruje pani ten obraz przez własne doświadczenie, wiarę lub brak tej wiary i przez wartości, które pani reprezentuje, więc różni ludzie po prostu w tym samym obrazie potrafią zobaczyć różne rzeczy. Na tym również piękno polega. Fotografia sama w sobie jest super ułomnym medium, ale też fascynująco potężnym, bo na przykład może wpływać, zmieniać, właściwie ma taką moc, że moc sugestii na przykład. No to proszę sobie uzmysłowić, że ma pani w ręku tak potężną, czarodziejską różdżkę, że nią może pani coś zasugerować drugiej osobie. To wspaniała świadomość, że ma pani tak potężne narzędzie. I jak powiedział Platon o Sokratesie tuż przed śmiercią tego drugiego, wielu z nas jest w posiadaniu czarodziejskiej różdżki. Niewielu wie natomiast, jak jej użyć. I tu głównie chodzi o to, co zrobić z tym obrazem, prawda? Na co patrzeć i dlaczego? I w którym momencie nacisnąć migawkę? I na to nie ma formuły póki co. Także to jest fascynujące. Poproszę o małą pauzę i teraz zaproszę Państwa na drugą część naszego wywiadu. Okej.